Warszawą. Nazywam się Małgosia Bańczyk. I kochani, wiele lat temu narodziłam się na nowo. Jako młoda osoba spotkałam się z żywym Jezusem Chrystusem. Byłam od dziecka osobą religijną. Wychowałam się w takim religijnym domu. Tak bardzo religijnym, że po prostu miałam dosyć tego. Miałam dosyć religii. Zaczęłam wołać z serca do Boga. Powiedziałam Bogu, jeżeli istniejesz, to mi się objaw, bo ja wynoszę się z tego kościoła, mam dosyć tej obłudy, mam dosyć braku miłości, mam dosyć kłótni, lęku, strachu, mam dosyć takiego poniżenia, jakie przeżywam w moim życiu. I kiedy zapytano mnie, czy chcę przyjąć Jezusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela, powiem wam, że miałam lęk w sercu. Bałam się przyjąć Jezusa. Paradoks, słuchajcie, dzisiaj, kiedy pytałam jednego Pana, czy chce przyjąć Jezusa, pogadał ze mną o Bogu, ale Jezusa nie chciał. I tak jest z każdym z nas. Słuchajcie, trzeba podjąć decyzję. Pójście za Bogiem to nie jest chodzenie do kościoła. Ja byłam religijną osobą. Później byłam zaangażowana też w kościół, byłam we wspólnocie, ale znowu się zgubiłam i znowu polegałam na tych dobrych uczynkach. I znowu Jezus mi stanął na drodze i powiedział, ja powiedziałam do Boga, coś jest nie tak. Coś jest nie tak, bo ja znowu zaplątałam się w religię. I kochani, skończyło się to dopiero 5 lat temu, kiedy podjęłam decyzję, że wychodzę z kościoła katolickiego. Wtedy doświadczyłam wreszcie prawdziwej wolności w Jezusie Chrystusie. Ta religia, która była od dziecka kulą mojej nogi, dopiero 5 lat temu, kiedy zdecydowałam się wyjść z tego kościoła, który kochałam. Kochałam kościół katolicki, bo to była część życia, tak, mojego. I nie wyobrażałam sobie Boga bez tego kościoła. Ale się okazało, że wolą Bożą, ja szczerze się modliłam o wolę Bożą. Mówiłam Bogu, że pierwszą, najważniejszą rzeczą dla mnie to jest wypełnić Jego wolę. Różne rzeczy się działy w moim życiu takie nie po mojej myśli, tak? Nie ułożyło mi się życie moje osobiste. Ale i tak wiedziałam w głębi serca, że ja ponad moje życie osobiste pragnę pełnić wolę Bożą. I tak mówiłam Bogu i Bóg był wierny temu, co do Niego powiedziałam. Bo On chciał mi pokazać prawdę i wyprowadził mnie z kłamstwa. Zostawiłam moich przyjaciół i poszłam za Jezusem. Dzisiaj, kochani, Jezus nas podzielił, bo wielu ludzi Jezusa uważa za religię i moi przyjaciele też uważają Jezusa za religię. To jest smutne, bo Jezus nie ma nic wspólnego z religią. Nic wspólnego z religią. Słuchajcie, każdy, kto wierzy w Jezusa, kto spotkał żywego Jezusa, prędzej czy później musi przyjąć prawdę. A drogą, prawdą i życiem jest tylko Jezus i Święty Duch, Boży Duch, który prowadzi nas tak, jak chce i mnie poprowadził właśnie do tego miejsca, w którym jestem dzisiaj. Dzisiaj, słuchajcie, dopiero dzisiaj po latach mogę robić to, o czym marzyłam głęboko w moim sercu. Dzisiaj dopiero mogę głosić Ewangelię, dzisiaj mogę kłaść ręce na ludzi i są uzdrawiani. Dzisiaj bez wstydu mogę dzielić się moją wiarą z ludźmi i nie czuję żadnego zażenowania ani poczucia winy, czy nie czuję jakiegoś muru, który czułam wcześniej od ludzi. Czułam się oddzielona, czułam się lepsza, czułam się jakaś inna. A teraz, kiedy zostawiłam właśnie ten mur religijny, stałam się prawdziwie wolną osobą. Słuchajcie, dla mnie nie ma znaczenia, czy ty wierzysz, czy nie wierzysz. Za wszystkich umarł Jezus, słuchajcie. Za wszystkich umarł Jezus, za ciebie też. I teraz pójście za Jezusem to jest tylko twoja decyzja.
tylko Twoja decyzja. Może się zgubiłeś w życiu, może wołasz do Boga i nie masz odpowiedzi. To ja chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że nie słuchasz Ducha Świętego. Nie słuchasz Ducha Świętego, tylko wierzysz w jakąś tradycję. Wierzysz w to, co powiedzą ludzie w opinię na Twój temat. I ja tak właśnie chodziłam, właśnie w takim przekonaniu, że idę za Bogiem, ale to nie był Bóg. To nie był ten Jezus, który mnie powołał. Powołał mnie żywy Bóg i dzisiaj mogę powiedzieć, że żyję w jedności, zjednoczona z moim żywym Bogiem, z moim Jezusem. Musisz narodzić się na nowo. Jeżeli czujesz w swoim sercu potępienie, tak jak ja, byłam religijną osobą, ale czułam się potępiona, słuchajcie. Dzisiaj nie czuję potępienia, to jest niesamowite, słuchajcie, ja myślałam, że to jest niemożliwe. Ja żyjąc w kościele katolickim, ja myślałam, że to jest niemożliwe, żeby nie czuć potępienia. Można nie czuć potępienia, słuchajcie, ale dopiero wtedy, kiedy naprawdę przyjdziesz do Jezusa. Kiedy zostawisz jakieś swoje obawy, jakieś lęki. Jak to będzie? Co to będzie? Co powie rodzina? Co powiedzą przyjaciele? Jak zostawisz te głupie obawy i pójdziesz za pragnieniem Twojego serca. Jeżeli pragniesz, jeżeli naprawdę pragniesz, musisz zapragnąć Jezusa, zapragnąć. On powiedział, szukajcie mnie, a znajdziecie. Każdy z nas jest powołany do tego, żeby szukać Boga. Po to tu jesteśmy na ziemi. Jeżeli szczerze to powiesz do Boga, to Go znajdziesz. Znajdziesz tak, jak ja znalazłam. Już dzisiaj nie żałuję tych lat, kiedy kręciłam się w kółeczko. Przebaczyłam sobie, przebaczyłam ludziom. Ale naprawdę, kochani, szukajcie Jezusa. Szukajcie Jezusa, szukajcie prawdy. Jeżeli nie ufacie ludziom, to sami czytajcie Biblię. I módlcie się do Jezusa, On was poprowadzi. Postawi wam człowieka. Będziecie wiedzieć, że to jest człowiek od Boga dla was.